Tajemnicza siła, która sprawia, że wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Ciemna energia to jedna z największych zagadek współczesnej nauki. Choć widzimy efekty jej działania, nie mamy pojęcia, czym tak naprawdę może być. W tym programie pokażemy, ile wiadomo na temat natury ciemnej energii. Zapraszamy na Astronarium. Skąd właściwie wziął się pomysł, że we wszechświecie istnieje jakaś tajemnicza, ciemna energia? Odpowiedź na to pytanie jest ściśle związana ze zjawiskiem rozszerzania się wszechświata. Na początku ubiegłego wieku amerykański astronom Edwin Hubble zauważył, że galaktyki nieustannie się od nas oddalają, a dzieje się tak dlatego, że sam wszechświat się rozszerza. Było to rewolucyjne odkrycie, ale jednocześnie stanowiło dopiero początek. Pod koniec XX wieku astronomowie postanowili sprawdzić, czy tempo rozszerzania się wszechświata ulega zmianom. Wykorzystali supernowe typu 1A, wyjątkowo jasne gwiazdy, które pozwoliły mierzyć prędkość ucieczki odległych galaktyk. Wynik był szokujący. Wydawałoby się, że własna grawitacja powinna spowalniać tempo kosmicznej ekspansji. Tymczasem okazało się, że wszechświat nie tylko się rozszerza, ale robi to coraz szybciej. Powstało pytanie, co takiego napędza ten efekt? Odpowiedzi do dziś nie znamy. To dlatego naukowcy mówią o ciemnej energii, nieznanej sile, która sprawia, że galaktyki uciekają od siebie coraz szybciej. Przekonajmy się, co takiego właściwie wiemy na jej temat. Badanie zagadki ciemnej energii to badanie historii całego wszechświata. Dopiero w największych skalach, po miliardach lat, da się bowiem dostrzec efekty działania tej tajemniczej siły. Wśród naukowców, którzy usiłują rozwikłać tajemnicę ciemnej energii, są badacze z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Profesor Wojciech Helwing wykorzystuje w tym celu symulacje odtwarzające ewolucję wszechświata w pamięci superkomputerów. Pozwalają one prześledzić, jak to, co widzimy na niebie obecnie, wyłoniło się z mikrofalowego promieniowania tła, sygnału pochodzącego z pierwszych wieków po Wielkim Wybuchu. Pomiary mikrofalowego promieniowania tła dostarczyły szokujących informacji. Na podstawie danych z satelity Planck oszacowano, że ciemna energia stanowi ponad 70% składu całego wszechświata. Jak mówi profesor Helwing, symulacje komputerowe pozwalają to sprawdzić i ocenić, jaką rolę odgrywa ciemna energia. To, co obserwujemy w astronomii, to światło i to światło albo z samych początków Wszechświata, czyli mikrofalowe promieniowanie tła, albo światło po prostu wyemitowane przez gwiazdy wchodzące w skład odległych galaktyk. De facto mamy tylko taki dowód na wszystko, co się po drodze stało i z tego powodu mamy duży problem, żeby tak łatwo odtworzyć, co tam zaszło w ciągu całej ekspansji i historii Wszechświata. Wszystkie symulacje komputerowe, które przeprowadzamy, a które w zasadzie pozwalają nam zrobić coś w astronomii, co na co dzień bardzo łatwo przeprowadzają nasi koledzy fizycy wysokich energii. Fizycy wysokich energii mają wspaniałe narzędzia, takie jak na przykład Wielki Zderzacz Hadronów. No i w tym Wielkim Zderzaczu Hadronów mogą różne wiązki materii ze sobą zderzać, kontrolować, ile jest energii, jaka prędkość i badać najbardziej elementarne cegiełki budowy materii. W
kosmologii no, nie możemy zbudować wszechświatów prawdziwych, nie możemy zbudować galaktyk, to jest oczywiście nie do pomyślenia. Nawet nie możemy polecieć daleko w kosmos, żeby im się przyjrzeć. Więc następne, najlepsze, co możemy zrobić, to właśnie zrobić ten model, najlepszy, jaki znamy wszechświata i wykorzystać symulacje superkomputerowe. Taki model, żeby on w ogóle miał szansę przewidzieć to, co obserwujemy obecnie, musimy zasiać pewnymi obrazem początkowym. Musimy go czymś zakorzenić. I na szczęście mamy ten wspaniały, bardzo dokładny obraz Wszechświata, gdy miał tylko 300 tysięcy lat, czyli mikrofalowe promieniowanie tła. Więc możemy dokładnie właściwości statystyczne wszystkich fluktuacji i wszystkich składników Wszechświata wziąć z tego, jak obserwujemy je na całej sferze niebieskiej. I to jest nasz punkt startowy. Czyli symulację zaczynamy w komputerze od momentu, kiedy Wszechświat ma 300 tysięcy lat. I następnie, zależy od tego, jak duży superkomputer dostaniemy, czekamy parę miesięcy, no jak mamy szczęście, dostajemy trochę większy, to czekamy parę tygodni. Program komputerowy, zmuszając do wielkiego wysiłku wszystkie tysiące procesorów, wypluwa nam odpowiedź i rzeczywiście sprawdzamy, czy to, co w komputerze zostało wysymulowane, te wszystkie galaktyki, propagacje światła, własności struktury w największych skalach, zgadza się z obserwacjami. Takie komputerowe symulacje pokazują, że nie da się odtworzyć ewolucji Wszechświata bez ciemnej energii. Pierwszym dowodem jest sam wiek Wszechświata, który dzięki pomiarom mikrofalowego promieniowania tła udało się oszacować na blisko 14 miliardów lat. Sama ilość ciemnej energii powoduje przede wszystkim przeskalowanie wszystkich wielkości związanych z wiekiem Wszechświata. Otóż Wszechświat, w którym nie byłoby ciemnej energii, musiałby być, to wszystkie prawa fizyki nam mówią, znacznie młodszy niż obecnie nam się wydaje, że jest. Czyli Wszechświat bez ciemnej energii powinien mieć maksymalnie 9 miliardów lat. To zaledwie dwa razy więcej niż ma Układ Słoneczny. Nasza sama galaktyka ma prawdopodobnie 10 miliardów lat droga mleczna, czyli już mamy problem, bo nasza galaktyka byłaby starsza niż Wszechświat, co jest paradoksem. Co więcej, albo co gorzej, znamy takie bardzo stare skupiska bardzo starych gwiazd, gromady kuliste, w których szacuje się, że najstarsze gwiazdy mają właśnie po 13-14 miliardów lat, czyli byłyby starsze o 4 miliardy lat niż sam Wszechświat, więc paradoks. Oczywiście Wszechświat bez ciemnej energii byłby zbyt młody. Więc oczywiście trzeba włożyć tą ciemną energię, żeby uzyskać Wszechświat tak stary, który ma więcej 14 miliardów lat. Modele ciemnej energii tworzone w pamięciach superkomputerów są porównywane z wynikami obserwacji astronomicznych. Podstawowym obserwacyjnym dowodem na istnienie siły odpowiedzialnej za przyspieszanie ucieczki galaktyk pozostają nadal supernowe typu 1A. W największych skalach Wszechświatem rządzi grawitacja. Materia przyciąga się wzajemnie. Jeżeli we Wszechświecie znajdowałaby się tylko materia, to bez względu na to, ile tej materii by było, ekspansja Wszechświata powinna spowalniać. Mogą być wtedy różne scenariusze. Wszechświat może w pewnym momencie się jakby zatrzymać i zacząć kurczyć, ale może też się w nieskończoność rozszerzać, ale coraz wolniej. Poszukiwano metod pomiaru tempa tej ekspansji. Bardzo dobrym miernikiem jest znalezienie jakichś świec standardowych, które wiemy, jak jasno świecą, więc możemy zmierzyć ich odległość. Takimi świecami standardowymi są supernowe typu 1A. I pod koniec, już tak w połowie lat 90. czy nawet wcześniej, zaczęto program obserwacyjny odległych supernowych, żeby właśnie patrzeć, w jakiej odległości w różnych epokach istnienia Wszechświata się one od nas znajdowały. Spodziewano się, że odkryjemy to spowalniające tempo ekspansji Wszechświata. Tymczasem ku zaskoczeniu większości społeczności astronomicznej okazało się, że od kilku miliardów lat ta ekspansja zaczęła przyspieszać. To znaczy supernowe znajdują się dalej niż powinny się znajdować, gdyby tempo ekspansji malało. Ten czynnik odpowiedzialny za tą przyspieszającą ekspansję nazwaliśmy ciemną energią przez pewną analogię do ciemnej materii, choć jest to dość daleka analogia, bo tak naprawdę nie wiemy, czy jest to energia. Do końca nie wiemy, czym ona jest. Natomiast jej uwzględnienie pozwala zrozumieć, skąd ta ekspansja przyspieszona się bierze. Rozszerzanie się Wszechświata, które zostało odkryte już ponad 90 lat temu, oznacza, że galaktyki się od siebie oddalają z czasem istnienia Wszechświata. Przyspieszanie ekspansji oznacza, że one się zaczynają oddalać od siebie coraz szybciej. To znaczy tak jakby coś się odpychało wzajemnie, to właśnie jest ta ciemna energia, którą uważamy, że jest za to odpowiedzialna. Galaktyki pomimo, że się powinny przyciągać, a więc to tempo oddalania się wzajemnego powinno maleć, to tempo wzrasta, coś przeciwważy tej sile grawitacji wzajemnej między wszystkimi galaktykami. Co więcej, wydaje się, że
to wzrastanie tego tempa rozszerzania się Wszechświata będzie trwać. To znaczy, że to nie jest jakiś proces, który nagle ustanie. Zaczęło się to kilka miliardów lat temu i prawdopodobnie Wszechświat będzie się rozszerzać coraz szybciej i stanie się coraz bardziej pusty. W ostatnich latach przeprowadzono kolejne, dokładniejsze pomiary z wykorzystaniem supernowych. Ale nie są to jedyne obserwacje potwierdzające działanie ciemnej energii. Dr Maciej Bilicki pracuje przy przeglądach nieba, które pozwalają zauważyć jej wpływ m.in. za pośrednictwem mikrofalowego promieniowania tła. Mikrofalowe promieniowanie tła, które jest najstarszym światłem, w cudzysłowie, które do nas dociera, oprócz tego, że mówi nam bardzo wiele o Wszechświecie w największych skalach i o tym, jaki on był, gdy był bardzo młody, mówi również nam o tym, co się dzieje z Wszechświatem po drodze, kiedy ono do nas leciało przez prawie 14 miliardów lat. Po prostu to promieniowanie przechodzi przez strukturę wielkoskalową i w różny sposób z nią oddziałuje. Między innymi przechodzi przez ogromne struktury we Wszechświecie, takie jak supergromady czy gromady galaktyk, a także tak zwane kosmiczne pustki, ogromne puste przestrzenie, gdzie nie ma praktycznie galaktyk. W trakcie, kiedy to światło przez te struktury przechodzi, Wszechświat się cały czas rozszerza i ta ekspansja ostatnio właśnie przyspiesza. I badając własności tego światła, można to przyspieszanie rozszerzania Wszechświata również zauważyć. Po prostu to światło w charakterystyczny sposób się zmienia. Do badania tego rodzaju efektów, tego jak na przykład promieniowanie tła, mikrofalowe promieniowanie tła oddziałuje z materią w największych skalach, potrzebne są ogromne przeglądy galaktyk. Są to zjawiska, które obserwujemy na naprawdę największych skalach, setek milionów lat świetlnych. Do tego chcemy również je badać w różnych epokach istnienia Wszechświata, więc potrzebujemy przeglądów, które obejmują jak największą część nieba i sięgają jak najgłębiej. Takie przeglądy są dostępne coraz lepiej. Jest to już nowa era kosmologii od lat 90., a właściwie XXI wiek tak naprawdę. I takich ambitnych przeglądów jest coraz więcej i niektóre z nich są planowane, takie jak będzie kosmiczny teleskop Euclid, czy obserwatorium Very Rubin, w którym Polska również bierze udział. Dzięki tym największym katalogom opracowanym na podstawie tych przeglądów możemy te efekty badać. Przez największe mam na myśli katalogi zawierające miliony, a wkrótce i miliardy galaktyk. Obserwacje astronomiczne pokazują nam jedynie efekty działania ciemnej energii. Co może być jednak ich przyczyną? Wskazówki w tym zakresie pozostają czysto teoretyczne. Dostarczył ich nie kto inny jak sam Albert Einstein. Autor ogólnej teorii względności wprowadził pierwotnie do swoich równań tak zwaną stałą kosmologiczną. Oznaczył ją wielką literą lambda i tak współcześni kosmologowie często określają w skrócie ten problem. Była to wartość, która miała równoważyć siły grawitacji, tak by Wszechświat pozostawał statyczny. Kiedy odkryto, że Wszechświat się rozszerza, Einstein usunął stałą kosmologiczną, uznając ją za swój największy błąd. Jak mówi dr Ignacy Sawicki z Czeskiej Akademii Nauk, okazało się, że stała kosmologiczna działa dokładnie tak, jak odkryta po latach ciemna energia. Naturalnym pomysłem, który był od razu umieszczony w tych pierwszych publikacjach, które odkryły to przyspieszenie, był model ciemnej energii jako stałej kosmologicznej. Ta stała kosmologiczna to już była zaproponowana przez samego Einsteina na początku i jest to po prostu wyraz w jego równaniach, który mógłby być. Z punktu widzenia Einsteina to właściwie jest po prostu jakaś stała. Z punktu widzenia naszego dzisiejszego zrozumienia, ta stała reprezentuje właściwości samej próżni, to znaczy jeśli weźmiemy jakiś kawałek przestrzeni, stworzymy totalną próżnię, wszystkie atomy z niej wyprowadzimy, ta przestrzeń dalej będzie miała jakąś energię. Ta energia jest tą stałą kosmologiczną. Jest ona wszędzie taka sama i zawsze taka sama. Dlatego jeśli gdy Wszechświat się powiększy, rozszerzy się dwukrotnie, odległości wzrosną razy 2, to znaczy, że objętość wzrasta razy 8. I okazuje się, że ta stała kosmologiczna mówi nam, że ilość energii w tej ciemnej energii też wzrośnie razy 8. Także nie jest to jakby to, że energia rośnie przy wzroście, przy ekspansji, nie jest tak do końca dziwne, bo po prostu naprawdę oznacza tylko i to, że mamy więcej przestrzeni. Koncepcja energii próżni wywodzi się z fizyki kwantowej.
Czy to właśnie ona może się kryć za tajemniczą ciemną energią? Niestety, szacunki dotyczące energii próżni nie zgadzają się z efektami działania ciemnej energii, jakie obserwujemy we Wszechświecie. Mówi się o tym, że nasz błąd szacunkowy między tym, jaka stała kosmologiczna powinna być, a jaka ona naprawdę jest największym błędem fizyki teoretycznej. Bo wygląda to tak, że ona powinna już działać na skalach właśnie atomu, nawet jego jądra, a tak naprawdę ona się dopiero pojawia na skalach milionów lat świetlnych. Co nie oznacza, że jej po prostu nie ma. Ona wszędzie jest, tylko oddziałuje bardzo słabo. Ale jako, że ta siła rośnie, to im dalej się oddalamy od źródła grawitacji, tym ona jest ważniejsza. I właśnie na skali mniej więcej miliarda lat świetlnych ona zaczyna dominować. Tam, na takich skalach, się okazuje, że powoduje to coraz szybsze oddalanie się galaktyk. Ale także działa na najmniejszych skalach wszędzie, tak? Także na skalach atomu czy Ziemi. Drugim sposobem na określenie, jak mała jest ta stała kosmologiczna, to jest po prostu oszacowanie mniej więcej, jaką energię ona reprezentuje. I ta stała kosmologiczna odpowiada mniej więcej energii zawartej w czterech protonach, czterech atomach wodoru, powiedzmy, na 1 m³ przestrzeni. I to oznacza, że dopiero gdy Wszechświat stał się tak pusty, że było średnio tak mało materii, a to się stało mniej więcej 5 miliardów lat temu, się pojawił ten efekt tej stały kosmologicznej. Się pojawiło to, że ona zaczęła tę ekspansję przyspieszać. Jak dotąd nie udało się ustalić, czym właściwie jest ciemna energia. Wiadomo jedynie, że działa ona tak, jak opisana przez Einsteina stała kosmologiczna. Naukowcy koncentrują się zatem na testowaniu ogólnej teorii względności. Jednocześnie poszukują alternatywnych koncepcji, które mogłyby lepiej tłumaczyć zagadkę ciemnej energii. Fundamentalnie ważną rzeczą w nauce jest sprawdzenie, czy ten najprostszy model wystarcza. I tylko przez myślenie o tych alternatywach możemy wymyślić w ogóle eksperymenty, które warto przeprowadzić. 15 lat temu nikt w ogóle nie myślał o tym, jak testować grawitację we Wszechświecie, bo nie było w ogóle potrzeby, nie było możliwości. Teraz jest to tak naprawdę już dość zaawansowany przemysł i w ciągu następnych 10 lat będą umieszczone na orbicie, czy skonstruowane, właściwie niektóre już teleskopy, tak jak Very Rubin, rozpoczynają pracę, które zostały skonstruowane dokładnie po to, żeby zmierzyć dokładnie właściwości ciemnej energii. To znaczy zmierzyć ekspansję Wszechświata tak dobrze, jak jest to możliwe i także zmierzyć siłę grawitacji tak dobrze, jak jest to możliwe. Także w ciągu następnych 10-15 lat, podejrzewam, będziemy w sytuacji, w której albo potwierdzimy, że nie wiemy, co tutaj robić i chyba lambda jest najprostszym rozwiązaniem, lub znajdziemy coś ciekawego, tak? I będziemy myśleli o tym, jak to wytłumaczyć. W tych największych przeglądach galaktyk, które już mamy, pojawił się lekki sygnał tego, że coś się mogło zdarzyć z tą tempem ekspansji Wszechświata, czego absolutnie nie przewiduje stała kosmologiczna jakieś 2,5-3 miliardy lat temu. To tempo, ono oczywiście przyspieszyło, ale to przyspieszenie też nie jest jakby takie jednorodne. Tam coś się stało. Wszechświat na chwilę jakby zadygotał, troszkę zwolnił, troszkę przyspieszył. Tak możemy interpretować. To jest bardzo słaby argument i potrzeba jeszcze dużo obserwacji, ale to, gdyby on się potwierdził, to by oznaczało, że ten najprostszy model ze zwykłą stałą kosmologiczną już nie jest w stanie go wytłumaczyć, że musimy wprowadzić jakąś komplikację, że ta stała kosmologiczna musi się zmieniać w czasie, czego nie przewiduje zwykła teoria Alberta Einsteina. Ta stała musi być zawsze stała w czasie. Żeby to rozsądzić, potrzebujemy lepszych przeglądów, głębszych nieba. To już muszą być setki milionów galaktyk, a nie tylko tysiące czy miliony galaktyk, które znamy teraz, dlatego że ten efekt jest bardzo niewielki, więc musimy mieć dużo, dużo obserwacji. A przyszłość, jaka nas będzie czekać we Wszechświecie wypełnionym ciemną energią, a zwłaszcza z taką energią jak stała kosmologiczna, nie jest zbyt ciekawa. Po pierwsze, warto sobie zdać sprawę, że żyjemy w złotym wieku dla kosmologii. I to trochę wyda się śmieszne, bo ten złoty wiek trwa kilka miliardów lat, ale już za parę miliardów lat, jeżeli jeszcze będą istnieć cywilizacje i kosmologowie, to jest szansa, że nie będą w stanie w ogóle odkryć tego, co my wiemy o Wszechświecie. A to dlatego, że tempo ekspansji Wszechświata przyspiesza,
wszystkie galaktyki oddalają się od siebie coraz bardziej i za kilka miliardów lat już tylko najbliższe galaktyki nam będą widoczne, ponieważ te będące daleko, które widzimy teraz, zbyt mocno się oddalą, że światło już nigdy przez nich wyemitowane do nas nie dotrze. A idąc jeszcze dalej, wybiegając w przyszłość, do setek miliardów lat, no to bardzo, bardzo ciemna historia nas czeka w przyszłości. Otóż wszechświat będzie się tak rozszerzał coraz szybciej, że nawet w końcu wszystkie najstarsze gwiazdy się wypalą w galaktykach i oddalą się od tak daleko, że będzie wszechświat wielką pustką wypełnioną czasami pojedynczymi fotonami tu i ówdzie, może elektronami. Jeżeli protony nie są wieczne, również protony się rozpadną, więc będzie coraz większy, coraz ciemniejszy, coraz zimniejszy, pusty wszechświat. Czy rzeczywiście Wszechświat skazany jest na wieczną ucieczkę? Ciemna energia może przed nami odsłonić tę tajemnicę. Być może nowe światło na jej sekret rzucą przeglądy galaktyk wykonane przez teleskopy kolejnej generacji. A może potrzebna będzie rewolucyjna teoria kwantowej grawitacji? Na razie pozostaje nam zdumienie, że o losach Wszechświata decyduje siła, o której wiemy tak niewiele. Najważniejsze jest jednak to, że zrozumienie natury ciemnej energii może dostarczyć nam odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące Wszechświata, jego historii i jego przyszłości. To był program Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.